internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Ważne, żeby te osoby, które są najbardziej twórcze, najbardziej kreatywne, żeby je potrafić po pierwsze wyłowić, mówiąc w cudzysłowie, a potem wspierać. I tutaj oprócz tej uchwały, którą tutaj pani przed momentem cytowała, w tej chwili mieściła się powstaje taki projekt Jasło Miasto Wiedzy. W ramach tego projektu będą jeszcze takie inicjatywy, na przykład jak Jasielska Biga Naukowa, to też pewnie w dużej części będzie adresowane do osób na tej sali, myślę o młodzieży, gdzie będziemy wspierać finansowo prace projektowe osób z poszczególnych szkół w ten sposób, że szkoła wskaże dziewczynkę czy chłopca, który będzie miał pomysł świetny i będzie go w ciągu roku w systemie projektowym realizował pod opieką nauczyciela, który będzie miał wsparcie finansowe z naszej strony. I to będzie taki projekt Jasielska Liga Naukowa z Lutosa. To jest, mówię o tym dlatego, że też chcemy rozwinąć cały system wspierania tych najzdolniejszych. Bo zdajemy sobie sprawę, że tutaj takim absolutnym obowiązkiem ze strony władz każdego miasta powinno być to, żeby tych najbardziej kreatywnych obywateli z jednej strony wspierać, a z drugiej strony liczyć na to, że ich mądrość, ich osiągnięcia w przyszłości pozwolą nam dobrze funkcjonować jako społeczności w świecie dużej konkurencji. To jest takie zadanie, które chcieliśmy się w tej chwili jeszcze dodatkowo podjąć. Także będziemy indywidualnie wręczać te nagrody za chwileczkę każdemu z wyróżnionych. A ja już chciałem bardzo gorąco pogratulować. Będziemy to robić indywidualnie tych wielkich osiągnięć, które znalazły uznanie wśród nauczycieli, bo to są osoby wskazywane przez dyrektorów szkół. I chciałem pogratulować od razu Państwu tych młodych, niezwykle zdolnych, pracowitych i kroczących od sukcesu do sukcesu. Dzieci.